Nie bójcie się, to ja jestem. W dniach pełnych trwogi i osamotnienia spowodowanego epidemią czekamy jak zamknięci w wieczorniku apostołowie, zamknięci, bo obawiali się Żydów. Pochowaliśmy się i ukryli w domach w obawie przed niewidzialnym wrogiem, który zabrał już życie tylu ludziom. W głębi duszy wołamy do Jezusa: przyjdź do nas, przyjdź i wybaw nas. I słyszymy Jego szept: nie bójcie się, ja jestem. Podstawowa i najważniejsza prawda chrześcijaństwa głosi, iż On prawdziwie umarł, bo dał swoje życie. Umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał. I ta prawda jest dla nas jedyną ostoją i nadzieją. Jezus może zmienić wszystko. Zapalił nam światło w ciemnym tunelu zmagań, niepewności, cierpienia i śmierci. On jest wszechmocnym zwycięzcą i tego, co duchowe i materialne, oraz tego, co doczesne i wieczne. Ufajmy, że wkrótce nadejdą dni, kiedy na nowo gromadnie będziemy się modlić w naszej świątyni i karmić przenajświętszym chlebem, ciałem Pana życia, Jezusa. Ufajmy, bo tęsknią te mury Kościoła i my, kapłani, tęsknimy za wami. Znamy już wszyscy smak oddalenia od wspólnej modlitwy i Eucharystii. Jesteśmy jak apostołowie w wieczorniku i wciąż czekamy Pana, aby nas umacniał. Życzymy sobie głębszej wiary, niezachwianej nadziei i mocy miłości. Życzę wam, kochani parafianie, także w imieniu księdza Grzegorza i księży Sercanów, takich darów i łask, których najbardziej każdy z was potrzebuje. Życzę wzruszających pojednań i powrotów. Życzę pokoju serca, rodzinnej i małżeńskiej miłości. Życzę zdrowia, zachowania pracy, dzieciom i młodzieży powrotu do szkół, babciom i dziadkom rychłego przytulania swych wnuków, może i prawnuków. Zmartwychwstały Panie, przyjdź, stań pośród nas. Tylko Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem. Radosnych świąt wam wszystkim.